was po raz kolejny. Znowu musimy rozegrać tą bitwę. Z tego względu, że myśmy, kurczę, wtedy nam się zawiesił komputer. Zawiesił mi się komputer i... No widzę, że nie mogę. Nie mogłem zakończyć tej... Udało mi się pokonać tego Frigus Trexa, ale gra się nie zapisała. I od początku trzeba rozegrać. Kolejny z nim powalczymy. No, trudno. Dobra. No musimy jeszcze raz to rozegrać. Nie wiem, co się stało. Musisz wytrzymać tę burzę, ale uważaj w czasie podejścia. Gdy zdecydujesz się już na zaszarżowanie bestii, ekstremalne zimno spowolni ruch twoich wojowników. Dobra, zaatakujemy tą po prostu tutaj puścimy. Dobra, gdzie jest teraz ten trop? Trop jest tu. Dobra, ci próbują nas tutaj okrążyć. Ale myślę, że... O, tego puścimy na... tego żmija mrozu. Tych musimy tutaj... Kurczę, niestety oni są bardzo wolni. Dobra, tym razem zrobimy trochę inaczej. Jest ten likantrop. Likantropa stąd w ogóle odsuniemy, bo on tu będzie ginął. Dobrze byłoby tego wykończyć szybko. Dobra, rzućmy się na tego. Tego Frigus Trexa trzeba jak najszybciej kropnąć i tyle, wydaje mi się. Więc dajmy całą parę na niego, słuchajcie. Gdzie jest ten? Zobaczcie, on sobie dosyć dobrze radzi. Dobra. Tego wycofamy. Trok niech z nim walczy. Tych się na razie nie będziemy w ogóle tymi przejmować po prostu. Niech oni sobie tam walczą. Traci trochę, traci życie. Dobra, tego spróbujmy zestrzelić z góry. Dobra. Te jednostki na razie niech sobie stoją, bo te natomiast mogą strzelać. No, te strzelają, te też. Te chyba też. Te też. Tutaj odpalam po kolei różne. Dobra, dajmy na tych. No, atakować tego Frigus Trexa. Bo tu już niedużo mu zostało życia. No, już prawie, prawie poległ. Jest, no właśnie, właśnie. No tutaj idą te pociski w niego z wszystkich stron.
zaraz będzie po nim. To będzie chyba koniec bitwy. Tak jest, 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 jest. No i teraz nie wiem, żeby tylko... Co, i to nie jest koniec bitwy? Koniec, mi się wydaje, że koniec, że tu już nie ma potrzeby dalszej walki. No niby tutaj coś jeszcze jest. Tutaj jeszcze jest jakaś armia. Dobra. Spróbujemy ich tutaj ustawić. Dobra, damy tych z przodu. Dobra, ruszmy na tych wtedy. Trzeba by ich jeszcze zabić i tyle. Z tego co widzę. Tu jeszcze żmije mrozy zostały. Ustawili, kurczę, na górce spryciarze. Tak będą mieli jeszcze bitwę tutaj. Dobra, ci na tych niech idą, jak oni uciekają to ich. Dobra, ci mogą w tych strzelać po prostu. Na razie tu zostawmy tych. No i co? Jeszcze nie jest koniec? No to wychodzi. Żeby mi tylko ten mamut nie padł, to też jest słaby. Dobra, strzelać w tego. Dobrze. Dobrze, bitwa się zapowiadała, zabiłem tego. Nie rozdepczę tych moich? No chyba nie. Chaos.
Tego wycofamy, tego. Te z powrotem niech wrócą. No dobra. Jest zwycięzca, bo już się bałem, że kurczę tutaj nie wygramy. Dobra, zapiszemy powtórkę na wszelki wypadek. Żmij mrozu, niech dwa nazwijmy. Ale kurczę, teraz żeby to znowu się nie... coś nie tutaj nie popsuło. Dobra, no jest zadanie wykonane, zdobyto łupy. Tym razem gorzej mi poszło, bo cztery jednostki zginęły. No ale trudno, ważne, żeby to w ogóle zadziałało. Polowanie zakończone. No, dobra, udało się. Naciesz się zdobyczą, panie. No właśnie, to nie zadziałało wtedy. Ja chyba za szybko kliknąłem na coś. Legendarny potwór zabity. Członkowie plemion gromadzą się, aby choć na chwilę ujrzeć poległą bestię i być świadkami twojego wspaniałego osiągnięcia. Ofiara dla kruka. No to chyba dla kruka, bo ostatnio wybraliśmy to dla kruka. Prawdziwe oddanie, panie. Nad rykami bitwy słychać dziobanie kruka. Gdy już wszystko zostanie zbrukane, pożywi się rozkładającym się ciałem. Dobra. No i mamy tak, łuska i skarbiec, plus 10 tysięcy, świetnie. Możemy przeczytać zadanie wykonane, szczegóły, wrogie siły. Dobra. Zoe Sheng jest smagany przez potężną śnieżycę. Zauważono cień, to musi być potomek. Nie chce mi się tego czytać, ale okej. Dobra, punkty zdrowia, dyscyplina. No i mamy ten zaklęty przedmiot, łuska wiekowego żmija mrozu. Pancerz plus 20 umożliwia ataki wywołujące odmrożenie. Dobra. Okej, zróbmy sobie, słuchajcie, save na wszelki wypadek. Jak widać to się potrafi, no ale to był mój błąd, ja za szybko coś tam poklikałem. Okej. Punkty umiejętności, bo to ta gra nigdy mi się nie zawiesiła. Teraz widocznie wcześniej kliknąłem na coś, a się jeszcze nie zdążył wgrać na ekranik taki końcowy. Trog. W ogóle nie ma wędrowca jeszcze trog. Jak ja mogłem to przeoczyć? A, jeszcze trog ma. Ponieważ trog go pokonał, więc to trogowi damy tą. Gdzie mamy to? To chyba jest tutaj. Szansa w obronie zwarciu. A to nie wiem, trok ma w sumie dosyć dobrą. To dobre, damy temu. Temu mojemu jednak. Talizman ochrony. To niech ten ma. No dobra. Tak to wygląda. Cóż. Wiecie co, ja się przybliżę tutaj do niego. Zrobimy plądrowanie. Tutaj też zrobimy plądrowanie. I się w następnej turze stąd wyniesiemy po prostu. Aha, jeszcze coś. A, bo w trybie plądrowania nie możemy. Dobra. Dobra, czyli tutaj się nic więcej nie da. Mamy 15 tysięcy, czyli możemy... piąty. Pięknie, piąty. Kaplica chaosu. Ściana. Można by się zastanowić, co wybudować. Na początek... Zobaczmy czwarty poziom. No dobra. Port. To są te rzeczy, które w pierwszej kolejności trzeba stawiać. No i chyba się kasa skończyła. No.
Tu możemy zrobić za 2000 trzeci poziom i to wszystko. No tak, znowu cmentarzysko stracimy, kurza twarz. No niestety. Twoje oddanie rośnie, mój panie. Można je jeszcze bardziej zwiększyć, burząc kolejne osady i wznosząc na ich miejscu monolity. Wykorzystaj więź z Bogiem i urośnij w jego oczach. Bogactwa Starego Świata są zdane na twoją łaskę. Nasyć się nimi jak smażonym prosiakiem. No dobra, mamy tutaj informację. Wrogi atak. I cel mamy drugi. Osiągnij drugi poziom oddania. Dobra. Okej. Okay. A, widzicie, tu się pojawiło coś, czyli tempo uzupełnienia strat plus 20, wszystkie armie. Dobra. Na tym skończymy ten odcinek, taki dosyć porozwalany. Bo nam się zawiesił tutaj, zawiesiła gra. I cóż, zapraszam was na kolejną część, już pewnie troszkę dalej, ja sobie pogram trochę sam. Także zasubskrybujcie, z tej strony Space Empiria, cześć.